Przyjaciele, Kościół zawsze borykał się i boryka niestety z działaniem. Po prostu. To są bardzo ważne rzeczy i należy je cały czas przypominać. Dlatego, że wielu ludzi liczy. To co Michał powiedział, jest... Ja na przykład mam dużo informacji bieżących, takich rozmów indywidualnych w tym temacie. Ponieważ okazuje się, że nawet tutaj u nas w Kościele dużo ludzi teoretycznie wszystko przyjmując to, co się do nich mówi, miało, rozumiem, że coraz mniej takich postaw jest, ale miało jakby tak podprogowo cały czas w głowie taką informację, że ich wiara polega na tym, że oni właśnie wierzą o coś, wypowiadają określone słowa i w związku z tym w zasadzie jest załatwiony temat. I teraz coś się zdarzy. Ale to nie jest to. To tak nie działa. To tak nie działa. To jest iluzyjne. Na przykład i często ci ludzie mówią tak, bo ja miałem takie sytuacje w życiu, że w zasadzie uwierzyłem i szczególnie przytaczają tematy związane z początkiem swojego nawrócenia. Że ja tak miałem, że wierzyłem, wypowiadałem i natychmiast te rzeczy się w moim życiu pojawiały. Ja mówię, no ale teraz proszę bardzo, jaki jest procent tego rodzaju zjawiska w stosunku do całokształtu twojego życia? Znikome. Słowa wiary, one nas mają doprowadzić do miejsca, w którym rozpoczyna się określone działanie. Słowa wiary, one nie mają zadziałać w magiczny sposób. Słowa wiary, najbardziej praktyczny sposób mówiąc, są niczym innym niż podstawowym elementem prawa przyciągania. Słowa wiary, one doprowadzają nas do miejsca, do którego wcześniej byśmy nie doszli bez tych słów wiary. Na przykład prowadzą nas pod określone drzwi, albo do określonej drogi, albo do określonego człowieka. Następnie zaś rozpoczyna się działanie. Konkretne działanie. To do tego doprowadza nas wiara. Ludzie się modlą o pieniądze, na przykład. Chcę mieć dużo pieniędzy. Chcę mieć pieniądze. Ale na przykład ci ludzie absolutnie nie zajmują się tym, żeby w związku z tym badać rynek, dowiadywać się, co się dzieje na tym rynku, chodzić na spotkania, gdzie znajdą. Na przykład, dam prosty przykład. Ilu z was, mówię do tych, którzy modlicie się na przykład o przełom finansowy, wypowiadacie nad sobą słowa silnego przełomu finansowego. Chodzi na spotkania, namierzyło spotkania w Warszawie, gdzie spotykają się różnego rodzaju biznesmeni. Ilu z was to zrobiło? Jeden, dwie osoby. Trzy, cztery. Zobaczcie. No bo po co będziemy chodzić tam, gdzie świat się zbiera? Ale tam, gdzie świat się zbiera, tam się zbierają informacje o finansach. Rozumiecie to? Tam się zbierają informacje o finansach. To tam są te informacje o finansach. Wśród pasjonatów tego zjawiska. Rozumiecie, o czym mówię? Ostatnio mój znajomy mi opowiedział o swoim ojcu, który kocha gołębie. Gołębie są jego pasją. Jego żona kilkadziesiąt lat stara mu się wybić z głowy te gołębie. A on jest bardzo twardy w tym. I bardzo konsekwentny w działaniach. To jest człowiek ze świata. Człowiek, który zgłębia swoją wiedzę.
Człowiek, który pomimo, że nie jest jakimś bardzo bogatym człowiekiem, tak? Posiada naprawdę duży majątek już w tych gołębiach. I zdobył go na drodze pasji. Na drodze pasji zdobył te gołębie. Działał. On tylko gdzieś się dowiaduje, o czymś on tam jest. A już jest dzisiaj wiekowym człowiekiem. Rozumiecie? On tam jest, on już się czymś interesuje. Nasza wiara, słowa wiary doprowadzają nas do miejsca działań zawsze. Błagam Cię, zapamiętaj to słowo zawsze. 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 Rozumiecie? Zawsze. Słowa wiary. Ja na przykład powiem Wam takie proste rzeczy. Przy każdej zmianie samochodu ogłaszałem określony samochód. Uwierzyłem, określiłem i wiecie, co następna rzecz była? Od tego dnia siedziałem notorycznie w internecie na stronach samochodowych. Cały czas. Cały czas. Dzwoniłem. Rozmawiałem. Każda rozmowa z kimś, kto sprzedawał samochód, była dopingowana wiarą i wyznaniem. Ja wiedziałem, że ja w pewnym momencie będę wiedział. Ale wiecie, kiedy zaczynałem wiedzieć? W momencie, kiedy połączyłem się z jakimś człowiekiem, ja się dowiedziałem, że to ten samochód podczas rozmowy z tym człowiekiem. A żeby do tej rozmowy doszło, to muszę zacząć prowadzić te rozmowy. Jak prorokini powiedziała, będziecie mieli taki i taki kolor samochodu, będzie to taki i taki samochód, okej, w porządku, mówię, w porządku, nie ma żadnego problemu. Następnie zacząłem dzwonić po ludziach. Rozmawiać z ludźmi. I w odpowiednim momencie ten sam Duch Święty, który prowadził mnie w wierze i w wyznaniu słowa, doprowadził mnie do takiej informacji, to jest ten człowiek, pojedziecie i kupicie od niego ten samochód. I koniec. Ten samochód pojedziecie kupić. Jeszcze raz? Nie. Nie w Radomiu. Chodzi o to, że to są... Kościół się zawsze z tym borykał. Gdyby Kościół tylko zaczął działać, działać, rozumiecie, to jest w ogóle petarda. Ludzie mówią o swoich talentach. Wierzą, ogłaszają, jakie mają te talenty. Ale 90% ludzi nie działa w tą stronę. Rozumiesz, że nie działa? I jaka jest moja prośba do Ciebie? Jeżeli jesteś takim człowiekiem, to pokutuj. Bo to jest informacja z tego kazania dzisiaj dla Ciebie. Ty musisz działać. Księga Daniela. Jedna z fundamentalnych prawd. A ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Księga Daniela, czy Ozeasza, już nie pamiętam. Ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Będą działać. Rozumiesz? Oni będą działać. Oni dojdą do miejsca, w którym rozpoczną ruch. Rozpoczną ruch. Ludzie szukają męża czy żony. Ja się pytam, umawiasz się na randki? Nie. Dlaczego? Rafał przyszedł do nas do kościoła, szukał żony. Ja naprawdę daję Wam bardzo dobry przykład tego człowieka. Powiem dlaczego. To, co zrobił Rafał na początku tutaj, zaczął się umawiać z dziewczynami na randki. Od początku! Nie tylko się modlił i ogłaszał, że przyjdzie do jego życia żona z nieba, ale zaczął się umawiać na randki. Wiecie, co robił? Robił to, co mówi Pismo Święte. Wszystkiego doświadczajcie. Zaczął doświadczać relacji z różnymi kobietami z naszej wspólnoty. Rozumiecie? I patrzył, czy to jest to, czy to nie jest to.
Czy to o to chodzi w tym objawieniu, czy nie o to chodzi w tym objawieniu? Czyli co on robił? Nie, słuchał bardzo wyraźnie. Szukał dalszego objawienia od Boga. Istnieje wielkie stwierdzenie pod tytułem, że ty intelektualnie ogarniesz Boga od A do Z. To jest fikcja literacka i pokutuj z tego. Nie ma takiej osoby na świecie, łącznie, posłuchajcie, z Jezusem Chrystusem, który chodził po ziemi, która by wiedziała wszystko. Wiecie o tym, że Jezus, kiedy chodził po ziemi, nie wiedział wszystkiego? Czy komuś to umknęło jeszcze? Zapytany o to, kiedy będzie koniec świata, powiedział: Syn Człowieczy tego nie wie. Czy Jezus wszystko wiedział, chodząc po ziemi? Nie. Jezus chodził na tak zwanym, jak ja to nazywam, krótkim objawieniu. Chrześcijanin działa odcinkowo, bo Bóg mówi odcinkowo. Nasz umysł funkcjonuje tutaj na ziemi w odcinkach. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całościowej woli Pańskiej. Rozumiecie? Ponieważ póki jesteśmy na ziemi, oddzieleni jesteśmy od Pana. Następna fundamentalna prawda Boża. Dlatego wiara i słowo wiary doprowadza nas do jakiegoś punktu, w którym mamy zacząć działać. Kiedy zaczynamy działać w tym punkcie, rozpoczyna się następny odcinek objawienia. I o tym dzisiaj tutaj mówi Michał. To jest bardzo ważna rzecz. To ucieka ludziom. Dopóki nie wejdę w te działanie, nie dowiem się niczego więcej. Panie, powiedz mi, skąd mam wziąć tamte finanse? Bóg mówi, najpierw idź i weź te finanse, zainwestuj te finanse, zaryzykuj w tych finansach, a ja wtedy ci powiem, jak osiągnąć tamte finanse. Panie, to ryzykowne. A ty myślisz, że jak mnie wjeżdżali na krzyżu, to miałem intelektualną pewność, że stanę z martwych? Mylisz się. Byłem pełen niepewności intelektualnej. Wstałem przez wiarę. Zadziałałem. Zadziałał. On już wcześniej wierzył, że wstanie z martwych. Ale żeby wstać z martwych, musiał zadziałać. Wiesz jak? Dać się zabić. No bo trzeba dać się zabić, żeby być zbudzonym z martwych, zgadza się? Zadziałał. A następnie, kiedy umarł, posłuchaj, otworzyło się przed nim następny element objawienia. Jak wstać z martwych? Bo Jezus nie wiedział, jak wstanie z martwych. Jezus wiedział, że wstanie z martwych. Ale nie jak. Musiał zadziałać najpierw. Zadziałać. Zadziałać. Bardzo ważna rzecz zostaje się powiedziana. Nie wolno nam tego zlekceważyć. Nie wolno. Ja zrobiłem bardzo prostą rzecz w swoim życiu w związku z tym. Idę i dotykam różnych spraw. Ponieważ wierzę w dzieło Golgoty, to wiem, że jak wsadzę pazurę tam, gdzie parzy, rozumiecie? To jak ją wyjmę, to będzie uzdrowiona. To sobie tak idę. I sprawdzam. Wszystkiego doświadczam. Co dobre, tego się trzymam i łapię odcinkowe objawienia. Wierzę, mówię, działam. Wierzę, mówię, działam. Wierzę, mówię, działam. I tak do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Tak trzeba. Inaczej lęk cię zeżre. Będziesz się zabezpieczał, asekurował. Rozumiesz, o co chodzi? I będziesz tylko wierzył i nic się nie będzie dziać. I będziesz się frustrował. I będziesz mówił, przecież wierzę, wypowiadam słowa wiary. Czemu się nic nie dzieje? A czemu tego nie robisz? Czemu tego nie zrobisz? Czemu nie zrobisz? Rozpoczęliśmy warsztaty finansowe rozwoju, warsztaty rozwoju finansowego, Basia je prowadzi. W tą środę
są ostatnie otwarte. Już nie będzie więcej otwartych. W tą środę ta grupa zostanie zamknięta. To znaczy zostaną tylko te osoby, które w tą środę zdeklarują się, że im o to chodzi. Wiecie czemu? Bo chodzi nam o ludzi, którzy będą co? Działać. Amen. A nie usłyszą znowu kolejne rzeczy. I będą wierzyć teraz o coś. Będą wierzyć, że im się powiedzie finansowo. No jak? No nie można tak. No nie można wierzyć, że mi się powiedzie w czymś. Ja muszę wierzyć, że mi się powiedzie i patrzeć do jakiego miejsca jestem doprowadzony. Dochodzę dotąd, zaczynam działać. Robię krok dalej. Zaczynam działać. Ja na przykład czasem patrzę, jak ludzie długo chodzą, znowu wrócę do tematu małżeństwa, przy sobie tak chodzą, jak pies przyjeżdża. I oni zastanawiają się, jak to będzie? A czy na pewno dobrze? A czy na pewno, ja mówię, przestań myśleć, co zrobić? Ja mówię, weź się orzeń. A jak nie wyjdzie? Ja mówię, ja nie wiem, co ty, no to mi chodzi, wierzysz o żonę? No tak, weź się orzeń. Ja bym się ożenił już 3 razy w tym czasie. Rozumiesz? Weź się orzeń. Zrób ten krok, bo dalej się nie dowiesz, co jest. Ja jestem 26 lat w związku. I 26 lat temu ja w ogóle nie miałem bladego pojęcia w ogóle, o co chodzi z moją żoną. Jak ją poznawałem i byłem przekonany, że z nią będę. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Ja dzisiaj wiem, o co chodzi z moją żoną. Tych rzeczy się dowiedziałem w małżeństwie. Więc zacząłem działać. W działaniu się dowiedziałem. Kolejne etapy wiary zostały poruszone. Kolejne elementy słowa zostały powiedziane. To ważne jest to, co dzisiaj zostało powiedziane. Proszę was, pamiętajcie o tym. Musimy przypominać te rzeczy non stop. Wiecie, my bardzo dużo wiemy, ale jest mało jeszcze rzeczy przekutych na praktykę. Jesteśmy ruchem w Polsce, co wie najwięcej. Ale rzeczy przekutych na praktykę nie mamy jeszcze dużo, bo młodzi jesteśmy. My młodzi jesteśmy w ogóle jako ruch. Musimy to przekuwać na praktykę. My i tak mamy masę rzeczy już przekutych. Ludzie po 20 lat będący w Bogu i mają tych rzeczy poprzekuwanych na praktykę. Ale to jest i tak za mało. Cały czas trzeba kuć na praktykę. Działamy. Nie? Słuchajcie, ja nauczyłem na przykład na temat wewnętrznego przekonania. Wielu ludzi używa tematu wewnętrznego przekonania, wiecie po co? Żeby nie działać. To jest notoryczne wśród charyzmatyków. Czemu tego nie robisz? Bo nie mam wewnętrznego przekonania. Ale ja bym tak go wziął i usiadł z nim i poświęcił 4 godziny na psychoanalizę. Tylko tego tematu. Słuchajcie, gwarantuję, że w większości przypadków będziemy mieli do czynienia ze zwykłym, starym demonem lęku. A nie z wewnętrznym przekonaniem Ducha Świętego. 4 godziny psychoanalizy. Bez żadnego namaszczenia. Rozumiecie? Pytania, odpowiedzi książkowe. I wiemy, że mamy lęk. Zwykły, stary lęk. I nie ma wewnętrznego przekonania, tylko, bo przecież to było, boję się. Boję się, że mi nie wyjdzie. Boję się, że sobie nie poradzę. Boję się, że jestem za słaby. Boję się. Taka jest prawda o tym zjawisku. Boję się, że jestem za cienki, za mało atrakcyjny, za mało namaszczony. Boję się. Najwięcej, bo boję się. Zniknęłoby. Nie mam wewnętrznego przekonania. Wewnętrzne przekonanie to głos Świętego Ducha. Ale to nie jest broń przed działaniem. Nie jest to broń przed działaniem. Ludzie po 20 lat, wiecie, w Polsce ludzie po 20 lat w kościołach czekają na to, żeby się dowiedzieć, jakie jest ich powołanie. Po 20 lat oni siedzą i oni nie wiedzą, jakie jest ich powołanie. Dlaczego? Oni się boją jakiegokolwiek powołania. Oni uważają, że potrzebują mieć wewnętrzne przekonanie, że pieniądze do kościoła przynosić. Wewnętrzne przekonanie muszę mieć,
że przynieś pieniądze. Ja mówię, człowieku, wewnętrzne przekonanie muszę mieć, żeby się z nim przywitać. Ty nie musisz mieć wewnętrznego przekonania, ty musisz zrozumieć, że ty po prostu się boisz mieć relacje z drugim człowiekiem. Bo ty się boisz drugiego człowieka. Boisz się. Albo z uwagi na niskie poczucie własnej wartości, albo dlatego, że coś tam innego sobie wykruchałeś w głowie. Proszę was o to, żebyście zrozumieli tą rzecz. To jest mega, mega istotne. Żebyście waszą wiarę wasza wiara prowadziła tylko do działania. Wszystko inne to jest mrzonka, ściema i bzdura. Kiedyś jeden pastor, jak jeszcze usługiwaliśmy jako ewangeliści, zagadką było takiego pastora jednego w takim dużym kościele zielonośrodkowym w Polsce. Go pytałem, jaki był wasz początek? Co robiliście na początku? A on powiedział tak, to się zaczęło w latach 70. tam u nich. On mówi tak, Artur, my byliśmy taką małą grupką i robiliśmy taką prostą rzecz. Co przeczytaliśmy w Biblii, cokolwiek dla tej grupy przeczytaliśmy w Biblii, to podejmowaliśmy decyzję, że musimy spraktykować. Jak przeczytaliśmy, że jest uzdrowienie chorych, to my nie robiliśmy nic więcej, tylko chodziliśmy po naszym mieście i uzdrawialiśmy chorych. Zajmowaliśmy się uzdrawianiem chorych. Rozmawialiśmy o uzdrawianiu chorych, podchodziliśmy do ludzi, pytaliśmy, czy kogoś boli głowa, czy kogoś boli ręka i to w ogóle robiliśmy. Cokolwiek przeczytaliśmy w Biblii, wprowadzaliśmy w praktykę. Cokolwiek. Jak się dowiedzieliśmy, że mamy się organizować finansowo, żeby kupić budynek kościoła, to się organizowaliśmy finansowo, żeby kupić budynek kościoła. Bo dowiedzieliśmy się, że Pan będzie dokładał do tego, co my będziemy szli i nieśli ze swojej kieszeni. I tak kupiliśmy ten budynek kościoła. Bez kredytu, bez żadnych rzeczy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Cokolwiek weźmiesz ze Słowa Bożego, przekuwaj na działanie rzeczy maleńkie, rozumiesz? I rzeczy wielkie. Nie zaniedbuj tych maleńkich. Nie mów, będę teraz wierzył i wyznawał i przyjdzie to na mnie. Nie przyjdzie to na ciebie. Nie przyjdzie to na ciebie. W ogóle nie masz żadnych szans.